Careful. This could get out of hand real fast. Na to wszystko przepadło. Pektus wzywa do rozlewu krwi, a dzieci wiwatują. Błagam ich o pamiętanie, a oni nazywają mnie za moimi plecami zdrajcą. I mogę tylko zastanawiać się, co uczyniłem, by zasłużyć na to, że mi je odbierasz. W głębi duszy jednak wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że nie chciał tego wybuchu tak naprawdę. Zeszłej nocy przyszła do mnie siostra Gwyneth. Mówiła, że spędziła kolejny wieczór na rozmyślaniu o naszych dyskusjach, ale nie potrafi odrzucić tego, co uważa za fakt, że atom nie może być prawdziwy. Rozmawialiśmy przez dobre 2 godziny, wałkując to na wszelkie sposoby. Przypomniałem jej o darach wyspy, błogosławieństwie atomu, o posłańcach, których widzieli jej. Ej, come on. Co to jest? Kurde, znikają mi te rzeczy. Ekwipunek to chyba będzie różności, nie? Hasła, klucz, nie. Notatka. Dobra. O. Dalej, jest tutaj. Których widzieli bracia i siostry, o rodzinie, którą jej ofiarowano, to ją chyba w końcu uspokoiła, wróciła do łóżka i poszła spać. Nie potrafiłem jednak zapomnieć o jej pytaniach i siedzę tu teraz martwiąc się rzeczami, których nie mogę dostrzec. I w mojej głowie rodzi się kolejne pytanie, czy Gwyneth może być mądrzejsza niż jej się wydaje. No tak, wątpliwości na temat wiary. Odczytamy sobie tą pamięć Dimy. Memory file identification 0Z-7A4K. Sorry, widzieliście gdzieś Valentina? Get away from me. What the hell are you? Chciałem, żeby on to usłyszał, no ale. It's me. We escaped the. Thank you for coming so quickly. I heard about the execution. I can't believe they killed your missionary, Martin. I'm sorry. Brother Andrews, a good soul. The fault is mine. If I'd realized things had become so tense in Far Harbor, I would have never let him leave. They blame us for the fog overrunning the town, Dima. And now, the children. It's Tectus. He won't listen. He wants to prepare for war. Do you believe the others will follow him? Time was. I would have laughed at such a notion, but now. Andrews was beloved by many. It's brought out the worst in them. Fury. Hate. It was tolerable when it was just Tectus. Dima, something must be done. Exile? Exodus. I think it's time you and I convinced the citizens of Far Harbor to leave. You can't be serious. You know as well as I. They're not meant for this place. The fog grows thicker every year. How long before the condensers are finally overwhelmed? It's not banishment, Dima. It's mercy. I'm sorry, Martin, but no. They have as much right to be here as you do. Right? This place is trying to kill them. And now my people are at my throat because of the mess you created by allowing them to stay. And if you can't recognize that, then I suppose there's no reason for you to be here. I think you should go. Martin, please. This can be solved in other ways. Get out! Very well. We'll talk again when you come to your senses. Przez chwilę myślałem, że Dima zabił tego Martina. I to wcale by nie było takie zaskakujące, nie? Zważywszy na to, co robił. Dima chce takiego miejsca spokoju, gdzieś życia pośród życia pośród ludzi i pośród synków i pośród tych dzieci atomu. No chyba w ogóle nie zareaguje na te... Memory file identification.
Bo to były wspomnienia Dimy, które dotyczyły Nika. Get away from me! What the hell are you? It's me. We escaped the Institute together. You're my brother. I don't have a brother. The name's Nick Valentine. No one in my family tree is a plastic skin freak. You're just confused. Let me help. Stay away from me! I don't want to hurt you! Wygląda na to, że Dima pokonał Nika w jakiejś walce. Spodziewał się może, że on nie żyje. Stąd może pewnie uszkodzenia tego Nika, nie wiem. Hey, Valentine. Awful lot of rads around. We should get out of here. What? Oh, sorry. Just got my head full of what Dima was talking about. It's a bit of a shock. Who do you think he is, really? Family? Wygląda na to, że to jest rodzina, tylko że pewnie się nie zachowywał jak rodzina, nie? It's hard to deny it, Nick. The similarities are pretty obvious. I spent a long time wondering if the Institute had made any other prototypes. If I was just a failure, or they gave up, or just plain got bored. I always thought I was just more of their discarded trash. I never thought of the possibility that someone wanted me out. Helped me escape. There's got to be some kind of proof out there. What really happened between me and Dima? I'd appreciate it if we could keep an eye out. Actually, I think I already found something inside of Dima's memories. Take a listen. All right. Let me run this real quick. Extra. God. Dima really did help me escape the Institute? I wasn't just tossed out with the garbage. I must have still been in a haze from one of the Institute's experiments on me. Did I really attack him? Did he really knock the daylights out of me and leave me for dead? Damn it. Why can't I remember? You're getting too old, Nick. Past your warranty. Still got enough life in me for a good right hook, so don't push it. Well, I wanted proof Dima and I had history, and I got it. Now I just gotta figure out what to do. Should I give him a chance? Try to accept him as my brother? He might just be the only other prototype synth that exists. Martwi mnie to, bo Dima sam powiedział, że on został stworzony na bazie nauki, doświadczeń, czyli jakby był od początku maszyną i jako maszyna pobierał doświadczenia, znaczy zdobywał doświadczenia, na tej podstawie się uczył. Natomiast Valentine był takim syntkiem, któremu narzucono czyjeś wspomnienia. Więc to są zupełnie dwie różne maszyny i to też tłumaczy postępowanie Dimy, tą jego bezwzględność, to znaczy cel uświęca środki za wszelką cenę. I on jest inny, ale z drugiej strony też jakby gdzieś ostatecznym celem jego postępowania jest coś takiego dobrego. I think you already know the answer, Nick. You don't need me to tell you. Maybe next time we swing by Arcadia, I'll try to be a little nicer to the old synth. Make up for lost time. Thanks, by the way. I wouldn't know the truth without you. Okej. Okay. Dobra, te moje kontakty z Valentine'em, rozumiem, się poprawiły. Okej, okay, w porządku. Możemy z tym żyć. Ja muszę wrócić do Far Harbor. Musimy zreperować sobie pancerz, bo chodzenie w czymś takim rozwalonym to bida straszna. Jeden mały błąd, właściwie nawet nie błąd. Wpadliśmy, kurde, na jakąś wieżę i koleś mi dowalił z grubasa. Efekt jak...
Widzieliście, był marny dla mojego pancerza, no ale najważniejsze, że żyjemy, więc Far Harbor, a potem wrócimy do Dzieci Atomu i zajmiemy się ich problemami. W Far Harbor już oczywiście nie powiemy o tym, że tu doszło do zbrodni, ale możemy naprawić mój pancerz. Wyglądam jak klaun w tym wszystkim, co mam na sobie, to jest straszne. Straszne są te pancerze. Dobrze, wiecie co? Dobrze, że jest ten pancerz wspomagany, bo raz, że jest fajny, taki klimatyczny, to jeszcze jak miałbym wchodzić w czymś takim, to bym chyba w ogóle rzucił w diabły. Okej. Okay. Musimy to naprawić. Zobaczymy sobie... barwy wojskowe, gdyby chcieli zamienić na barwy... Zwiększona warstwa termiczna, osłona pryzmatyczna. Wydawało mi się, że mogłem sobie zmodyfikować ten, że miałem nowe farby te z tych napojów, co tam znalazłem, pamiętacie? Ale widzę, że nie. Oj! Dobra, brak specjalnej modyfikacji, a co bym tutaj... Wymaga więcej nauki, no właśnie. Muszę sobie zresztą sprawdzić, jak tam wyglądają moje statystyki w kwestii nauki, bo ostatnio właśnie ten... pancerz chciałem zrobić. Staty, wykaz profitów. Jak tam jest ta nauka? Hacker, złomiarz, nauka. A, powinienem był w to zainwestować, gdzieś mi wyleciało z głowy. Mógłbym teraz robić najlepsze rzeczy. Nie? Jeszcze tylko się upewnię. Przed korpus. Wymaga rangi 3 nauka. Aha, to mam, tylko że... Nie mam części. Materiał jądrowy, cewki Tesli. Procedury awaryjne. Zwiększają siłę. Patrzcie, tu jest dużo rzeczy, ale to chyba mogę zrobić... W ogóle nie zwracałem uwagi na te rzeczy. Aktywuje pole maskujące podczas kłócenia. Wow, no ja to bym chciał, ale to wymaga akurat rangi 4. Plecak odrzutowy też jest niezła rzecz. No, muszę to założyć, to by mi ułatwiło skradanie się, nie? Które lubię w sumie. Ach, tyle rzeczy. Jest tyle okazji na to, żeby się rozwijać tu jako postać, a przygód brakuje. Podrobienie tych zadań pobocznych, one są takie, mimo że są opowiadane jakieś, to są takie bardzo randomowe, nie wnoszą do tej historii niczego takiego. Chociaż ta historia Dimy jest nie najgorsza. Oddamy marynarz. Ej, jeszcze druga noga też do naprawy. Wybaczcie, że jestem taki. Siądźmy z tego. Naprawmy to. Elegancko. I tutaj będzie która noga? To też się ledwo trzyma, nie? Kurde, brakuje mi części, naprawdę. Ajaj. To jest właśnie problem. Z tą wyspą, że muszę wracać do swojego sanktuarium. Dobra, będziemy chodzili z jedną połamaną nogą. Teraz pytanie, gdzie jest marynarz? Tutaj. Pancerze dla niej znalazłem. Everything that can be welded, duct tape, or the damn dots, all there. It might be time. Soon. For some big decisions. Hell, not used to talking about any of this. The whole island's falling apart. So many dead from the fog. Crabs, whatever. And I just keep wondering how many good weeks I have left. 3, 4? Doc's given me something to treat most of the symptoms. Having a hard time keeping everything down, though. My energy level's not quite what it used to be. And it's only gonna get worse. That's all I saw, huh? You should take it easy. As long as I got the strength, I can't waste it. And to think
Before the news, I was powerful close to tossing the whole lot off my docks. But afterward, there weren't no point in defending my land. Let them come, I guess. And now, watching them all squabble instead of lending a hand? Hell, a single finger to help. Don't they realize that all the bickering, for just a little bit more, is a waste of breath? Isn't there some way we could make things better? Figured I'd bequeath my land to everyone. I think we've lived alone on this island too long. With some common land, maybe a real community can be formed. Even if they have to be drug into it. When times get tough, a community should come together. I used to think the captain was an idealistic fool. But on this side of the road, after I get the carapaces installed, there's one last thing I want to do. You've been a real friend, Rubus. If you're willing to see it to the end, well, gotta get to work. Miotacz harpunów. Okej, no weźmy, weźmy. No, przybyło nam poziomu, a to może oznaczać, że sobie sprawdzimy profity i dodamy odpowiedni punkt do nauki. Nieprawdaż? Chociaż gdzieś tu po drodze było coś, co mogło mnie zainteresować. Zbrojmistrz też tu gdzieś był. No dobrze, dobrze. Weźmiemy sobie tą naukę. I chyba muszę wybrać się jednak z powrotem do sanktuarium, żeby przerobić ten pancerz według nowych możliwości. Mam nadzieję, że będę miał części. No i naprawić tą nogę nieszczęśliwą. Pozbędziemy się też Nika chyba. No on mi utrudnia walkę. Ja jestem tak bardzo nastawiony na... Może to i lepiej. Nie chcę zabijać przy nim tego konfesora. Wait there. I'll stay put. Nick, there's something bothering you? Lubię go. We should go our separate ways. Sure. Suppose I'll head on home then. O, do sanktuarium. Fantastycznie. Ja też się tam udam. Sprawdzimy na miejscu, czy będzie mnie stać na update'y do tego pancerza. Może być zabawnie. Do zobaczenia zatem. No i proszę. Mamy kilka rzeczy tutaj do zrobienia. I... Pompa fuzyjna. Nieźle. Stealth Boy. Na pancerzu. No, to jest coś, Stealth Boy. Zobaczymy, co na nodze mogę, bo to amortyzatory. Servo. Zwiększa prędkość sprintu, kosztem dodatkowych punktów akcji. A co w hełmie możemy zamontować? Likwidator usuwa promieniowanie z jedzenia i wody, układ sensorów. Zwiększa szanse na trafienie, sensory zwiadowcze. Wewnętrzna baza danych. Wizjer podświetlający żyjące cele. To może być dobre, nie? Czy naprawiłem ten pancerz? Jeszcze tylko. Zaraz. Nie chcę wchodzić. O, stwórz. To jest prawa noga. O, właśnie. Napraw. W jakim stanie są pozostałe rzeczy? Chyba w nie najgorszym, nie? To też naprawimy. Okej, dobra, nasza. No to jest pancerz po byku teraz. Jestem ciekaw, jak ten Stealth Boy działa. Wow! No wreszcie będę widział przeciwników. I don't think he was talking about bullet holes. Yeah. Kurde. Ile to czasu trzeba było? 41 poziomów. Może nawet psa znajdę dzięki temu. Swojego, bo nie mam pojęcia, gdzie on jest. Gdzieś mi się zgubił. Tu Valentine też jest gdzieś pewnie w okolicy.
Mówił, że budę powinienem postawić i wtedy pies się pojawi w niej. Pewnie tak. Jeszcze sobie sprawdzę, czy tutaj jakiejś budy nie ma. A, tą nogę to trzeba by tutaj... Widzę, że mam nogę wyjętą. W ekwipunku jest, nie jest wstawiona. Fajnie, podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Teraz walka będzie znacznie łatwiejsza. Okej. Jesteśmy. I to jest Stealth Boy, który się nie zużywa, zakładam. Ja już myślałem tak sobie, że po tym Far Harbor, że już nie będę ruszał następnych dodatków, ale jak się pojawi coś fabularnego, to pewnie... What? Co jest? Czemu to jest w takim kiepskim stanie? Nie naprawiłem tego? Widzicie, jak się człowiek zagubi czasami. Jak się pojawi kolejny dodatek, to będę chciał, żeby móc używać tych rzeczy, które tutaj... Wydawało mi się, że naprawiałem, ale już... Może kupię je lekko od tych wszystkich wrażeń. Ta marynarz, czyli ta dziewczyna, która jest chora, też jej zależy na pokoju, nie? Niezła rzecz. No dobra, to wracamy do Far Harbor i kontynuujemy te zadania. Przypuszczam, że kończymy je w zasadzie. Do zobaczenia na miejscu. Oddamy Dimie te taśmy Martina. Recovered the tapes from Martin's hideout. Excellent. Yes. These look like they'll serve. Let me take a listen. Good to hear his voice again. Oh. Some grim material to work with. There. No pleasure in twisting the words of an old friend. But I believe Martin would understand. This tape should be sufficient to pique the High Confessor's interest in joining you in the command center. But Tectus is nothing if not wary. Earning his trust before approaching should help guarantee this all plays out more smoothly. You'll then have to dispose of the remains. Old maintenance shaft walls were never terribly well maintained. They should be able to serve your needs. Once you're done, return here, and we'll send the replacement on his way. Now, are you ready to begin? How should I earn Tectus's trust? Prove your dedication to the family. Help when they ask. Show that the children and Tectus can rely on you. He'll be less likely to suspect one of his favorites. Now, are you ready to set this plan in motion? How are the preparations coming along with the replacement? The initial stages have gone well. Though the reduced time frame raises some concerns, but he should be ready by the time the deed is done. I'm ready. Then I won't keep you any longer. Here, the tape. The fate of this island rests in our works. No dobrze. On jest... Dima jest bezduszny. To jest taki... No to jest taka sztuczna inteligencja czysta. To, co mówiłem wcześniej, Valentine ma w sobie ludzki pierwiastek, którego Dimie brakuje i on będzie postępował w zgodzie z tym, co jest w jego mniemaniu lepsze, nie? A przypomina mi się opowieść o sztucznej inteligencji. Była taka książka napisana przez Isaaca Asimowa, Ja, robot. I ona potem była w formie filmu, tam zagrał główną rolę Will Smith. O sztucznej inteligencji, która się zbuntowała, ale zbuntowała się w ten sposób, że uznała, że najlepsze dla ludzi będzie ich zniewolenie. Jeżeli się ludzi ograniczy się im działanie, to nie będą sobie szkodzić. Więc, jak sami widzicie, można różnie interpretować to, co ludziom może pomóc, a co może im zaszkodzić. Potrzebuję obniżyć sobie
Radex. Potrzebuję obniżyć sobie poziom radioaktywności. Elegancko schodzi. Bardzo mnie to cieszy. No dobra. Udajmy się zatem na miejsce. A to miejsce to jest ta... No właśnie, tam do spowiednika Dektusa. Na łódź podwodną, znaczy się. Krążę bez sensu większego, ale spotkamy się już na miejscu. Będę musiał sobie zaskarbić Dektusa zaufanie, ale mam tutaj regulator dla siostry May, o którym mnie prosiła już jakiś czas temu. Mam nadzieję, że to trochę poprawi moje stosunki z dziećmi Atomu. One są chyba takie neutralne bardzo. Mai. You're back. Mai. Thanks again for being game to track down that pump regulator. Now, care to check the stock? You mentioned scouring. What's that? Oh, right. Well, most of us here. Yeah, już rozmawiali o tym. But Adam's picky about sharing his blessing. We keep some anti-rad meds on hand for those in need. Most folks around here, High Confessor included, consider it kind of a penitence. Scour oneself and embrace the glow anew. So, did you want to peruse the goods? Finally got that regulator from the Vim factory. You did? Oh, fantastic! So that regulator should slot right into the apparatus downstairs. My bypass to the filters should take care of the rest. Unless I mess something up. Those arches should start spraying all the irradiated water the children could ask for. I was thinking, since you did all the heavy lifting, you ought to be the one to christen the old girl. Plug in the final piece? You willing to do the honors? Sure. I can take care of that. Great. Pumps down in the bay. Shouldn't give you any trouble. And here, for what you've done. Ignoruję 30% odporności celu na obrażenie i energię. Ech, takie tam. I tak nic, nie ma nic lepszego niż moje spowolnienie czasu. Kurde, to jest, jeszcze mnie zagoniła do roboty. Łotrzyca, no. W nagrodę za to, że tak, takich wspaniałych rzeczy dokonałem. Gdzie to niby mam zanieść? Sprawdź łódź. Gdzieś w zatoce, nie? Rzuć mięso do wody. Gdzie? Gdzie to jest, co ona chce ode mnie? Zatoka jest tu. Cholery, można dostać. Święte miejsce, święte miejsce. Mięso do wody. Nie chce mi się tam specjalnie udawać. To chyba gdzieś tu musi być, nie? Może gdzieś na dole. I know that you can hear me. Please. Ten, o tak, tam jest. Deliver me from this. Mam nadzieję, że mogę zeskoczyć bez obaw. Okej. Cały hangar się pewnie rusza. Widzisz miejsce, w którym powinien znajdować się regulator pompy pozwalającej na przysłanie prosto do systemu napromieniowania i wody. Zauważasz też modyfikację wprowadzoną w filtrach przez Mai. Ktoś uzdolniony technicznie mógłby niepostrzeżenie ją usunąć, dzięki czemu system ponownie oczyszczałby z promieniowania. Cholera. Złotością instalujesz regulator pompy. Gdy jest on na miejscu, usuwasz modyfikację wprowadzoną przez Mai. Instalujesz głęboko w maszynie własną, tak by nikt nie zauważył, że coś zostało zmienione. Zainstalowałem im czystą wodę. Aż zaczynam kaszleć od tej radioaktywności tutaj.